Pokój i dobro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus uzdrawia trędowatego. Przychodzi do Niego chory człowiek, zlękniony, pełen cierpienia i mówi: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I co odpowiada Jezus? Chcę, bądź oczyszczony. I dokonuje się cud uzdrowienia. Chory człowiek staje się człowiekiem zdrowym po krótkim spotkaniu z Jezusem. Ale zanim do tego doszło, wypowiedział piękne słowa. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Moi drodzy, w Piśmie Świętym mamy wiele różnych modlitw, wiele pięknych tekstów, chociażby modlitwę pańską, psalterz z Księgi Psalmów. Możemy się modlić tą księgą. Możemy nieustannie wpatrywać się w te święte teksty i czerpać dla siebie ciągle coś nowego, jakieś nowe inspiracje. Dla mnie ta dzisiejsza Ewangelia jest bardzo ważna, ponieważ często modlę się słowami dzisiejszego bohatera z Ewangelii, tego trędowatego. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Kiedy jest mi ciężko, kiedy jest mi trudno, po prostu przychodzę do kaplicy z tą modlitwą na ustach. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus nigdy mnie nie zostawia samego. Jezus zawsze daje mi pociechę, daje mi radość. Jezus każdego z nas chce dotykać swoją miłością. Nie tylko mnie, ale również i ciebie, bracie i siostro. Przepiękna modlitwa zawarta jest w dzisiejszej Ewangelii. Zachęcam, aby każdy z nas modlił się tymi słowami. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus będzie do nas mówił: chcę, bądź oczyszczony.